dyktuje ci czas, dokąd zmierzasz, gdy sukces reklamy ma twarz. Pośród gwiazd mały blask, chociaż w tłumie jesteś sam. Dokąd zmierzasz, samotny żeglarzu bez map? Dokąd zmierzasz, kierunek wytycza ci wiatr? Dokąd zmierzasz, w pogoni za szczęściem, co ma inny blask, inny wciąż ma smak? To nieprawda, nieprawda, że tak, wciąż musisz siłą zdobywać świat. To nieprawda, nieprawda, że porażką musi być każdy dzień. To nieprawda, nieprawda, że sam za mało wziąłeś, by innym coś dać. To nieprawda, nieprawda, że jesteś sam. Dokąd zmierzasz? Zatrzymaj się wreszcie i patrz, dokąd zmierzasz, bo życie to dar, jest nie gra. Dokąd zmierzasz, posłuchaj tęsknoty, co śpi w sercu twym gdzieś na dnie. Ona prawdę powie ci, dokąd zmierzasz, gdzie skarb twój, ile jest wart. Dokąd zmierzasz, twe życie to fatum czy fart. Dokąd zmierzasz, z Jezusem idziesz czy sam, tam gdzie czas wieczny wymiar ma. To nieprawda, nieprawda, że tak, wciąż musisz siłą zdobywać świat. To nieprawda, nieprawda, że porażką musi być każdy dzień. To nieprawda, nieprawda, że sam za mało wziąłeś, by innym coś dać. To nieprawda, nieprawda, bo nie jesteś sam. Za chwilę wysłuchamy kazania pastora Jacka, ale zanim to się stanie, pozwolę sobie przeczytać tekst wprowadzający, zapisany w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, w wierszach od 39 po 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tytuł kazania, które za chwilę wysłuchamy, jest: bez serc, bez ducha i bez łaski. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, zadano mi temat. Koniec czasu łaski. Znaczy, powiedziano: mów ile chcesz, ale koniec czasu łaski. Temat jest piękny,
aczkolwiek no, może powodować przejście ciarek przez plecy, jako że mamy mówić o sprawach bardzo trudnych. Ale może zacznę od pewnego wspomnienia. To 30 lat temu dane mi było wraz z kolegami być na Bliskim Wschodzie. Między innymi odwiedzaliśmy Jerozolimę i akurat tak się złożyło, że w dzień sobotni przyszliśmy tam na nabożeństwo do kościoła. Nabożeństwo prowadził pastor tamtejszego zboru, brat Garbi, który od razu jak zobaczył dosyć dużą grupę obcokrajowców, od razu wezwał nas do siebie i powiedział, że musi nauczyć nas pewnej pieśni. To krótka fraza hebrajska, która powtarza się wielokrotnie w psalmach, w psalmie 106, 107, 118. Tam rozpoczynają się te teksty od takiej myśli: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. I ta myśl o łasce Bożej, on nas nauczył tego śpiewać. Zresztą pamiętam do dnia dzisiejszego. Ta myśl o łasce Bożej, która trwa na wieki, jest systematycznie przez Boga wbijana człowiekowi w głowę przez cały tekst Pisma Świętego. I możemy powiedzieć tak, no jeśli ta łaska Boża trwa na wieki, to jakim cudem my w ogóle możemy mówić o zamknięciu czasu łaski, o tym, żeby tej łaski miało kiedyś nie być? No, ale jednak przecież mamy z drugiej strony takie wypowiedzi, jak choćby w psalmie 33, gdzie czytamy w wierszu 18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się Jego łaski. O, czyli nie nad wszystkimi, tylko nad jakąś grupą. Tutaj określona jest jako ci, którzy spodziewają się Jego łaski. Mało tego, możemy na przykład otworzyć drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia. I tam, kiedy naród izraelski przygotowuje się do opuszczenia Egiptu, tam, kiedy spadają plagi, to w czasie jednej z nich znajdujemy następującą wypowiedź. To jest Boża wypowiedź skierowana do Mojżesza. Sięgam do Księgi Wyjścia, do rozdziału 9. I tam Bóg poleca Mojżeszowi, aby przyszedł do Faraona i zakomunikował mu pewne rzeczy. Między innymi, wiersz 15. Bóg mówi, już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, także byłbyś starty z powierzchni ziemi. Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. O, powiemy, to nam się w ogóle nie podoba, bo to jest myśl, która mówi o jakimś instrumentalnym traktowaniu człowieka. Zgoda, faraon, no to łajdak, ale jednak człowiek. No a tutaj Bóg mówi, że podchodzi do niego właśnie w sposób taki instrumentalny, bo on już dawno by skończył z nim, ale jest mu z jakichś względów jeszcze potrzebny, by pokazać swoją siłę, by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. No więc jak z tą łaską Bożą jest? Czy ona rzeczywiście trwa na wieki, czy nie? Łaska na pewno przeznaczona jest dla wszystkich ludzi. Mamy dość różnych wypowiedzi, które o tym mówią. Łaska jest dla wszystkich. Jest pytanie, czy wszyscy chcą z tej łaski skorzystać. No, dzisiaj mamy taką sytuację, że kiedy staramy się czy spotkać z człowiekiem, czy coś mu powiedzieć, to mówi, wiesz co, nie mam czasu, nie mam czasu. Ale kiedy mówimy, hej człowieku, opamiętaj się, nawróć się, zacznij czytać Biblię, to on wtedy nagle zmienia narrację i mówi, mam czas. To nie teraz, prawda? Ja mam na to czas. I tak niektórzy zwlekają, nie zdając sobie sprawy z tego, że zwłoka naprawdę może okazać się zgubna.
Oczywiście mamy dość przykładów, aby udokumentować to w sferze czysto fizycznej, natomiast przeniesienie tego na sferę duchową już nie przychodzi tak łatwo różnym osobom. No, gdybyśmy do tej czysto fizycznej sfery chcieli się odnieść, to zwłoka z dolaniem oleju wtedy, kiedy czerwona kontrolka się świeci w samochodzie, jest zgubna. Prawda? Jest zgubna. Jeśli nie dolać tego oleju natychmiast, no to jest katastrofa. Jeśli nie wdrożyć właściwego postępowania medycznego wtedy, kiedy jest jakieś złe rozpoznanie, to naprawdę może się to skończyć katastrofą. I my to doskonale rozumiemy, prawda? Że kwestia czasu w tej warstwie fizycznej w wielu sytuacjach decyduje wręcz o przeżyciu. Ale w warstwie duchowej. W warstwie duchowej trudno nam się z tym zgodzić, ponieważ uważamy, że zawsze jest szansa na nawrócenie. Że zawsze możemy zdążyć. Niektórzy nawet mówią, że Bóg w ostatniej chwili życia człowieka, każdego człowieka, nawet tego największego łajdaka, przychodzi do niego jeszcze raz z ofertą i w tym ułamku sekundy, jeśli człowiek zdąży się nawrócić, powiedzieć tak, Panie Boże, dobrze, no to ja już chcę, żebyś mnie zbawił, to wszystko będzie w porządku. Czy tak będzie, to się dopiero przekonamy. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli pewnymi ilustracjami mówiącymi o tym, co się dzieje właśnie z ludźmi, którzy odwlekają nawrócenie, którzy lekceważą Bożą łaskę, którzy myślą, że zawsze zdążą z niej skorzystać. No cóż, sięgnijmy do potopu. Sięgnijmy do potopu. A więc pierwsza Mojżeszowa, tam siódmy rozdział i następne. Pamiętamy, że potop miał spaść na ziemię, o czym Bóg wyraźnie uprzedził. Noe przez 120 lat informował ludzi wyraźnie o tym, że nastanie tego rodzaju kataklizm. Oczywiście to nie było przyjmowane, no bo nigdy czegoś takiego nie było, w związku z tym ludzie się z tego wyśmiewali, aczkolwiek na pewno jakaś grupa temu uwierzyła, nawróciła się, jeszcze przed potopem zmarli. Ilu ich było, to się dowiemy dopiero potem, jak Pan Jezus powróci. W tej chwili nie wiemy. Natomiast kiedy te 120 lat dobiega końca, kiedy już są te ostatnie dni odliczane do potopu, wtedy dzieją się ciekawe rzeczy. Oto czytamy, że do arki wchodzą zwierzaki. I to zwierzaki ładnie poustawiane w parach, prawda? Po 7 par tak zwanych czystych, po jednej parze nieczystych. I to całe towarzystwo na oczach zgromadzonego tłumu wędruje pięknie i wchodzi do arki. Potem mamy jeszcze ciekawe zdarzenie, kiedy Noe wraz z rodziną wchodzi do arki i nie zamykają drzwi za sobą. Nie zamykają drzwi i czekają. I to Bóg zamyka drzwi. Pomimo tych różnych cudownych rzeczy, które się dzieją, pozostali, ci, którzy zostali na zewnątrz arki, nie nawracają się. Prawda? Nie nawracają się. Można by spytać, no właściwie dlaczego? Nie nawracają się, bo nie chcą. Jest to jakaś suma decyzji cząstkowych, które podejmowali w czasie całego tego długiego okresu, kiedy Noe budował arkę i wzywał tych ludzi do opamiętania. I mówił, że nie można prowadzić życia takiego, jakie prowadzą. Że panoszący się grzech, że szalejące bezprawie spowoduje Bożą reakcję. A więc dokładnie robił to, co dzisiaj właściwie chrześcijaństwo powinno robić, wskazując ludziom na to, że Bóg nie pozostanie biernym wobec tego, co dzisiaj dzieje się na świecie, wobec tego szalejącego bezprawia, ogromu grzechu panoszącego się w sposób jawny, brutalny, butny. Bóg nie pozostanie bierny. Bóg zareaguje i będzie to reakcja zdecydowana i niemiła, niemiła dla wielu. Ale tak jak
Dzisiaj tak i wtedy ludzie w większości swojej nie chcieli wierzyć temu i nawet cud nie spowodował zmiany ich stanowiska. Mamy inny przykład. Mamy Sodomę. Mamy Sodomę, to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam znów dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Bowiem wysłani przez Boga aniołowie przychodzą w ludzkiej postaci, udają wędrowców, Lot zaprasza ich do siebie. I kiedy to się stało, gdy, jak czytamy w 19 rozdziale, w 4 wersecie, zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Oni nie chcieli igrać z nimi w szachy. To na 100%. Termin, który tutaj został użyty, dosłownie oznacza współżycie seksualne. A więc mamy tutaj, no, jeśli można powiedzieć, zaproszenie do orgii homoseksualnej. No, Lot na to reaguje tam w swój sposób, a oni na to mówią tak w 9 wierszu: idź precz. I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Widzimy więc ludzi, którzy są tak zapamiętali w czynieniu zła, że nie reagują na nic. Ani na przemowę całą Lota, prawda? Ani na ofertę, którą on tam im składa, to już pomińmy ją. Nie reagują również wtedy, kiedy zostają porażeni ślepotą, prawda? Zostają, no to już powinien być jakiś sygnał do tego, żeby odstąpić, prawda? A my tutaj czytamy, że zostali porażeni ślepotą, także daremnie trudzili się, aby znaleźć drzwi. A więc oni w dalszym ciągu, pomimo tego, że stali się niewidomi, starali się wedrzeć do wnętrza mieszkania Lota. No, widzimy, że znów cudowne działanie nie odnosi tutaj żadnego skutku. I że ci ludzie są wręcz zapamiętali, oszaleli w złem. Wspomniałem wcześniej o Egipcie z czasu wyjścia. Spadają plagi. I znów mamy sytuację, kiedy cuda przestają działać. Sięgnę ponownie do drugiej Księgi Mojżeszowej. I tam po jednej z plag, to jest 8 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy w 8 rozdziale i wierszu 18. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona: w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Ewidentne, cudowne zdarzenia. Nawet lokalni cudotwórcy mówią, no to jest coś nadzwyczajnego, ponieważ my jesteśmy bezsilni wobec tego rodzaju zjawiska. A mimo to Faraon pozostaje człowiekiem upartym. Możemy odwrócić stronę. Plagi spadają i doradcy Faraona w pewnej chwili mówią tak, to jest 10 rozdział, 10 rozdział i wiersz 7, w połowie tego wiersza. Oni mówią:
wypuść tych ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? Egipt rzeczywiście został zrujnowany poprzez plagi, ale to nie zmieniło postawy Faraona. Nawet śmierć jego dziecka nie wpłynęła na to, żeby Egipcjan uwolnić. To znaczy on na chwilę ich uwolnił, po czym zaraz ruszył za nimi w pościg. Prawda? Widzimy to, jakiego stanu potrafi człowiek zostać doprowadzony, jeśli się nie nawraca, jeśli wciąż tkwi w grzechu. Mamy wreszcie taki przykład jak upadek państwa judzkiego. Sięgnijmy do księgi proroka Jeremiasza. Zaraz na początku tej księgi, rozdział 5. My pamiętamy, że ta tragedia, jaką była niewola babilońska, została zawiniona przez grzeszne życie, przez odstępstwo od prawdziwej wiary narodu izraelskiego. 5 rozdział księgi proroka Jeremiasza, wiersz 3. Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała. Nie chcą się nawrócić. Nie chcą się nawrócić. To się nie stało od razu. To był pewien proces, zjawisko rozciągnięte w czasie, ale w końcu doprowadziło tych ludzi do takiej sytuacji, do takiego stanu. Weźmy 6 rozdział, wiersz 10. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Znów opis stanu ludzi, którzy systematycznie tkwili w złem. W tym samym rozdziale przeczytajmy jeszcze fragment od 13 wiersza. Od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan. Wszyscy popełniają oszustwo i leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych. Runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Straszliwy stan ludzi jest tutaj opisany. Ale sięgnijmy jeszcze dalej w tej samej księdze. Rozdział 8, wiersz 11. Wypowiedź podobna do poprzedniej, gdzie Bóg mówi: leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych. Runą, gdy ich nawiedzę. I jeszcze w rozdziale 9. Stan ludzi, opisany w 4-5 wierszu. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa. Postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Są niezdolni, aby się nawrócić. W dramatyczny sposób prorok Daniel będzie w 5 rozdziale mówił o tym zjawisku królowi Belsazarowi w ostatnią noc przed szturmem, przed upadkiem Babilonu. Powie: ty wszystko wiedziałeś. Ty wiedziałeś o tym, jaka jest prawdziwa droga Boża. Ty wiedziałeś o tym, jak Bóg postępował z twoim poprzednikiem. Ty to wszystko wiedziałeś, ale ty nie chciałeś się nawrócić. Ty rozmyślnie poszedłeś drogą buntu i dlatego sprawa twoja jest już przekreślona. Moi drodzy, kiedy mówimy o tych sprawach, o tym, że człowiek, podejmując decyzje cząstkowe, tak naprawdę
wchodzi na jedną z dwóch dróg. Albo wchodzi na drogę Bożą i idzie nią, albo wchodzi na drogę odstępstwa i podąża nią na zagładę. To zjawisko zostało w przejmujący sposób przedstawione w Księdze Objawienia. I sięgam teraz do rozdziału 14. Nie będę czytał oczywiście wszystkiego, ale pewne myśli chciałbym tylko podać. Otóż 14 rozdział przedstawia ludzi i skutki ich działań. Przedstawia poselstwo Boże, które zostaje skierowane do świata. Ono jest od 6 wiersza zapisane do 13. Poselstwo, które wzywa ludzi i mówi o tym, że to nie są żarty, że nie można w sposób bezkarny udawać wierzących, że nie można w sposób bezkarny dopuszczać się zła i uważać, że w każdej chwili będzie można z tego zrezygnować i nagle stać się grzecznym Jasiem. To na skutek tego poselstwa świat dzieli się na dwie grupy. I opis tych grup znajdziemy od 14 wiersza do końca tego rozdziału. Jedna przedstawiona jest w postaci żniwa, gotowego do zrzęcia. A druga w postaci winnych gron, również gotowych do zebrania. Oto świat dojrzał, cały świat dojrzał. Jedni dojrzeli w prawości, drudzy dojrzeli w nieprawości. Nadają się już do zbioru i jedni, i drudzy. I w związku z tym, że ludzie podjęli ostateczne decyzje, naprawdę ostateczne, i rozumiem, że może nam być trudno w to uwierzyć, ale tak funkcjonuje człowiek, że dochodzi w pewnym momencie do takiego stanu, w którym nie jest możliwe już nawrócenie. Na skutek tego dzieje się coś, co opisane jest pięknie w rozdziale 15. Nie będę czytał całego, ale może od 6 wiersza. 15 rozdział od 6 wiersza. Jan pisze, albo od 5. Jan pisze, widziałem oto, otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni 7 aniołów mających 7 plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz pełnych gniewu Bożego, gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag 7 aniołów. Cóż to znaczy w praktyce stwierdzenie mówiące o tym, że nikt nie mógł wejść do świątyni niebiańskiej? Funkcja świątyni jest nam przedstawiona w Piśmie Świętym bardzo dokładnie. Wiemy, że jest to przede wszystkim miejsce, w którym grzesznik mógł pojednać się z Bogiem. Jeśli grzesznik nie mógł wejść do świątyni, no to trudno mówić o pojednaniu. I tutaj mamy właśnie taki obraz świątyni wypełnionej dymem tak, iż nikt nie może już tam wejść. Skończył się czas łaski. Nie ma sensu przedłużać go, ponieważ ludzie podjęli już ostateczne decyzje. Jedni zdecydowali się na drogę prawości, drudzy na drogę nieprawości. I utrzymywanie tego stanu w dalszym ciągu nie ma już żadnego znaczenia praktycznego, ponieważ nikt nie zmieni już zdania. Ja rozumiem, że my nie mamy instrumentów badawczych, instrumentów, które by pozwoliły poznać, kto z nas w jakim jest stanie. Tego nie wiemy. Dlatego patrzymy na każdego człowieka z nadzieją. Patrzymy wierząc, że może jeszcze, może coś go przekona. Jeśli nie ja, może ktoś inny, może przez jakieś zdarzenia Bóg do niego dotrze. Dlatego modlimy się za siebie nawzajem. Modlimy się za naszych bliskich, modlimy się za cały kraj. Tak, zanosimy różnego rodzaju modlitwy, wierząc, że nawrócenie wielu jest jeszcze możliwe. Ale wraz z tą wiarą
powinny iść słowa przestrogi, które mówią człowieku, nie lekceważ sobie tego, nie przeciągaj struny, bo przejdziesz poza granicę, spoza której nikt, nawet Duch Święty, nie jest w stanie cię zawrócić. Tak dalece będziesz już tkwił w swoim uporze, tak jak Faraon, tak jak ci inni ludzie, o których czytaliśmy. Powinniśmy o tym pamiętać i nie zasiewać lęku, bo to nie chodzi o rozsiewanie lęku. To są politycy, którzy się specjalizują w rozsiewaniu lęku w społeczeństwie. Ale to nie jest nasz cel. Ale jednocześnie musimy uświadamiać ludzi, że takie realne niebezpieczeństwo istnieje. I teraz gdybyśmy spojrzeli na 16 rozdział Księgi Objawienia, to widzimy, co się dzieje z ludźmi wtedy, kiedy plagi już te ostateczne, finalne spadają. Jaki jest ich stan? A ten stan naprawdę jest nie do pozazdroszczenia. Oto czytamy w wierszu 9 na przykład, to po wylaniu 4 plagi, że ludzie byli popaleni wielkim żarem, bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, aby mu oddać chwałę. Czy widzimy, do czego człowiek potrafi być doprowadzony? Przecież zazwyczaj, kiedy dzieje się coś złego, kiedy spada jakiś kataklizm, na przykład w postaci choroby, to człowiek mówi, Boże, ratuj, dlaczego ty nic nie robisz, prawda? Ja tak bardzo cierpię. A tutaj mamy cierpiących ludzi, którzy bluźnią Bogu, i nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Mało tego, wiersz 10 mówi o wylaniu 5 plagi. Wskutek tego w wierszu 11 czytamy, że ludzie bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów, z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Proszę bardzo, mamy kataklizmu ciąg dalszy, a potem mamy kolejną plagę, która tak naprawdę owocuje tym, że siły diabelskie konsolidują ludzi do ostatecznej walki, do ostatecznej rozgrywki z Bogiem. I w podsumowaniu wiersz 21. I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. I nawet kiedy przejdziemy przez ciąg dalszych historii objawionej właśnie w Księdze Objawienia, a więc kiedy już będzie po okresie tak zwanego tysiąclecia, kiedy nastanie drugie zmartwychwstanie tak zwanych niepobożnych, to ci ludzie w dalszym ciągu nie uderzą w pokorę, ale będą chcieli walczyć z Bogiem. Popatrzmy, do jakiego stanu człowiek może zostać doprowadzony, kiedy już naprawdę nic, żaden argument na niego nie działa. Dlatego zamknięcie czasu łaski jest faktem, który się dokona. Nie wiemy, kiedy to będzie. Czy to dziś, czy jutro, czy za rok. Tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Ale wiemy, że takie zjawisko nastanie, że ta świątynia naprawdę zostanie wypełniona tak, że zakończy już swoją funkcję pojednawczą. Stanie się to wtedy, gdy wszyscy wcześniej podejmą decyzję. Gdy zdecydują się albo iść za Bogiem, albo iść za Jego przeciwnikiem. To wbrew pozorom jest dobra nowina. Naprawdę dobra nowina. Bo gdyby tego nie było, gdyby nie było tego ostatecznego rozdziału, rozsądzenia, rozliczenia, to jak wyglądałby świat? No, nie trudno sobie to wyobrazić. W ciągu ostatniego stulecia, trochę więcej, ludzie wielokrotnie deklarowali, że zrobią wszystko, aby nigdy już nie było wojny. Prawda? I mamy wojny coraz gorsze. Coraz gorsze, coraz bardziej bezwzględne, coraz więcej przynoszące nieszczęść. Mamy szereg ludzi, którzy mają nawet dobre intencje i chcieliby poprawić warunki życia na ziemi. Co się dzieje? Jest coraz gorzej. Prawda? Jest coraz gorzej. Widać wyraźnie plajtę ludzkiej mądrości.
a jednocześnie widać bardzo wyraźnie niechęć przed przyjęciem mądrości Bożej. Przecież dzisiaj na świecie obserwujemy zjawisko planowego niszczenia chrześcijaństwa. Żadna inna religia nie jest tak traktowana jak chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest poddawane planowej eksterminacji dzisiaj. Więc no, naprawdę dzieją się rzeczy straszliwe. I gdyby ten stan miał się utrzymywać, to w jakim świecie byśmy żyli? W świecie pogłębiającego się zła, pogłębiającego się chaosu, pogłębiających się nieprawości, a więc i cierpienia. Jakie to szczęście, że Bóg wkroczy. Tak. I że powie, nie ma sensu utrzymywać już czasu łaski, bo kto się miał nawrócić, to się nawrócił. Więc zamknięcie czasu łaski oznacza tak naprawdę koniec działania Ducha Świętego w celu nawrócenia bezbożnych. Bo ci, którzy się mieli nawrócić, no to się nawrócą. A ci, którzy nie chcą, no to podjęli też ostateczną decyzję i nie będą chcieli skorzystać. Więc zamknięcie czasu łaski jest nie tyle wycofaniem Bożej oferty zbawienia, ale skutkiem ostatecznego odrzucenia tej oferty przez człowieka. I Bóg to akceptuje. Bóg mówi, dobrze, jeśli rzeczywiście ostatecznie nie chcesz tego, w porządku, to ja wycofuję się i sprawa załatwiona. I ilustracja tego mieści się między innymi w tym fragmencie, który był tekstem wprowadzającym do dzisiejszego rozważania. A więc Chrystus umierający na krzyżu, 23 rozdział Ewangelii Łukasza. I ci dwaj przestępcy ukrzyżowani wraz z Nim. A więc 23 rozdział Ewangelii Łukasza. I czytam raz jeszcze od 39 wiersza. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tymi samymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś niczego złego nie uczynił. Dwoje ludzi w tej samej sytuacji. Dwoje ludzi z podobnymi przestępczymi życiorysami. No to tak jak my wszyscy mamy przestępcze życiorysy. Absolutnie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy jesteśmy przestępcami. Ale do jednego coś dotarło. To nie jest szczegółowo opisane tutaj. Co sprawiło, że ten człowiek w końcu zwrócił się do Jezusa z prośbą o ratunek i wygrał. Jest w tym pewna tajemnica. Nie wiemy, jak się to stało, jaki był tego mechanizm. Ale czy nasze nawrócenia też nie są w pewnym stopniu tajemnicą? Są i taką pozostaną. Ale najważniejsze, że te nawrócenia stały się faktem. I w tym samym czasie, kiedy jeden zwraca się do Jezusa i z Nim wiąże całą swoją bardzo krótką przyszłość, to w tym samym czasie drugi też zwraca się do tego samego Jezusa, ale w jakże inny sposób. Poniżający, ubliżający. Też jest to pewna tajemnica. Dlaczego jeden potrafił, chciał, a drugi nie zechciał? Tak będzie wyglądał świat już niedługo. Te dwie grupy pozostaną do przyjścia Chrystusa. Jedni dojrzeją w prawości, drudzy dojrzeją w nieprawości. A Bóg wycofa swą łaskę dla tych, którzy jej odmówią jej przyjęcia, ponieważ utrzymywanie dalej tego stanu nie będzie miało żadnego znaczenia. Natomiast ci pierwsi, ci, którzy z tej łaski skorzystali i do Jezusa się zwrócili,
na pewno będą z niej w dalszym ciągu korzystać. Bo przecież my wiemy doskonale, że bez łaski Bożej nie da się prowadzić życia Bożego. To jest po prostu niemożliwe. I dlatego Duch Święty dla tych, którzy chcieli przyjąć Jego ofertę, zawsze będzie działał. Duch Boży zawsze będzie dla tych ludzi dostępny. Dzisiaj, moi drodzy, wypada nam zakończyć kilkoma myślami z Pisma Świętego. A sięgnę do tego fragmentu, który jest dobrze znany, cytowany i w Starym, i w Nowym Testamencie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie zastanawiaj się dziś, czy przekroczyłeś granicę nieprawości, ale przekrocz tę granicę, która dzieli nieprawość od prawości. Tam się zwróć. Nie zastanawiaj się dzisiaj, czy twój wróg przekroczył tę granicę. To nie ma żadnego znaczenia. Ale powiedz mu o tym, że jest coś takiego, jak taka właśnie granica w umyśle człowieka. Że my nie jesteśmy w stanie jej wyznaczyć, ani zorientować się, kto jest po której stronie. Nie możemy nawet... mniejsza o to zresztą. Nie mamy instrumentów badawczych w tym względzie, ale wiemy, że coś takiego funkcjonuje. Dlatego dziś, dopóki jeszcze trwa ten czas, to wykorzystajmy go właściwie. I na koniec Psalm 85. Psalm 85, a tam krótki fragment, wiersz 9 i 10, albo jeszcze od 8. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, oby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej. Amen. Nasz łaskawy Boże i Panie, zachwycamy się Twoją cierpliwością. Dziękujemy, że możemy się nią wciąż cieszyć. Ale dzisiaj mówiliśmy, Panie, o takiej trudnej sytuacji, która niebawem nastanie, kiedy łaska zakończy swoje działanie. Wierzymy, Panie, że tak będzie, ponieważ tak powiedziałeś w swoim świętym słowie. I choć czasem trudno w to uwierzyć, to jednak Ty mówisz wyraźnie o tym, że nastanie czas, kiedy nawrócenie już nie będzie możliwe. Dlatego prosimy Cię dzisiaj, abyś trzymał nas mocno w swoich dłoniach, tak abyśmy w nawróceniu trwali. Prosimy Cię, Panie, abyś swą wielką mocą działał również i na naszych bliskich, aby nie zwlekali, nie odkładali dobrych decyzji pójścia za Tobą. Prosimy Cię, Panie, by błogosławieństwo Twoje, by działanie Ducha Świętego rozprzestrzeniało się na cały świat i aby ci wszyscy, którzy jeszcze są do uratowania, aby rzeczywiście opowiedzieli się po Twojej stronie. Zechcieli to uczynić, Panie, i dziękujemy Ci za to, że możesz i chcesz to sprawić. Bądź za to uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen.